Miniony weekend w regionie obfitował w wiele atrakcji. Nikt, kto chciał odpocząć na świeżym powietrzu, nie mógł się nudzić. Festiwal food trucków w Sztawnie Zdroju, koncerty na Boguszowskim Rynku czy znany i kochany rajd pojazdów zabytkowych to tylko niektóre z wakacyjnych weekendowych aktywności. Wakacyjne koncerty z niespodzianką, nowość na mapie kulturalnej Boguszowa Gorz, gromadziły mieszkańców na najwyżej położonym w Polsce rynku. W sobotę drogi regionu przemierzył międzynarodowy rajd pojazdów zabytkowych. Motoryzacyjne zabytkowe perełki odwiedziły Boguszów Gorce, Świebodzice, Sztawno Zdrój z finałem na Wałbrzyskim Rynku. Do rajdu zgłoszono 50 załóg. Najstarszy egzemplarz samochodu pochodził z 1928 roku. Rajd to nie tylko gratka dla widzów, pasjonatów motoryzacji, ale także dla startujących załóg, które mają okazję spotkać się i wymienić doświadczenia. Rajd zakończono wręczeniem nagród i pucharów. Będziemy mieli przyjemność, że to dzisiaj wleczy. Więc teraz już koniec, jedziemy do Walii.
Do domu też nie możesz, bo już on zepsuł.